Witam, Seasonero, a to jest ostatni odcinek naszej serii Sonic Adventure 2. Zagramy w Sonic Adventure 2. Ajajajaju, wiem, że się zabieram tego odcinka jak pies do jeża. Hehe, kurde, pies do jeża, rozumiecie? Jeż. Dobra, okej, koniec tych śmieszków. Dlatego, ponieważ oto przed wami, według mnie, najgorszy poziom w tej grze, najgorszy przedfinałowy boss ever. No, zacznijmy ostateczną historię. Jazda. You fucked up. Czemu napisy są bardziej po prawej stronie niż po lewej? Tak to powinno być, te napisy takie? Chyba nie bardzo, co nie? Się zrąbało z napisami. Są krzywo, lol. Nie wiem czemu. What do you mean? I just received a message from my boss. This space colony Ark is currently approaching the Earth. Oh snap! Velocity. It probably will impact Earth. What's that on the screen? No mówię, nie wiem co się stało, ale napisy się zrąbały. Calculations are correct. The space colony Ark will impact the Earth in 27 minutes and 53 seconds. All of you will be destroyed, along with your beloved planet Earth. To gorzej. Robotonik? Oh snap. I knew you were behind all this. Stop it right now, or else I'd have done this a long time ago if I had the chance. What do you mean? You're pretty persistent for a hedgehog. No właśnie. Eggman myślał, że Soniaczek umarł. This is my grandfather's diary. I don't quite know what happened or what went wrong. Was it a mistake to create the ultimate life form? I thought it would be something that would benefit mankind, but then the military guards landed on the colony that day. They were sent to destroy the research project that I had been working on. My colleagues at the research facility, my granddaughter, Maria, I hope you are all safe. The Eggman? Shut down, probably to keep the prototype from falling into the wrong hands. Właśnie moje pytanie, Maria to jest kuzynka Eggmana? Z tego co pamiętam? Chyba tak. A to właśnie ten dziadek może być wyrąbany na gna. I wanted it all to
projections, I was able to complete my project, Shadow. I designed its mind to be perfect, pure. I will leave everything to him. If you wish, release and awaken it if to the world! If you wish to fill the world with destruction, so that's why you released Shadow from the base. The Eclipse Cat is now highly reactive and explosive. This is because the Chaos Emerald is overpowered. If the colony collides with Earth, it will shatter into pieces like my grandfather Britain. That mad scientist. That should be you, right? We have to stop the space colony now. The space colony composition may have shifted due to the amount of energy given off by the emeralds. We have to stop the energy. But how? That's it. There is a way to stop the energy. We have to use your emeralds. You're the one that told me that the Master Emerald has the power to stop the Chaos Emerald. Czemu jest taki mały i już nie będę się czepiał o to, że wyjął go z tyłka. No to jest typowe w serii Sonika. A czemu jest taki mały? There still may be some time left. If we pull together, we might be able to get to the shortcut that leads to the core. No worries. Just leave it to me. I'm the world's fastest hedgehog. Hey, let's get to work. No okej. Okay. Cannon's Core. I on nie jest tylko poziomem Sonika. System alert. O Jezus. On jest poziomem wszystkich postaci w grze. Jest zarazem najdłuższym poziomem w całej grze. Poziomem, który sprawdza nasze umiejętności, które nabyliśmy podczas grania w tą grę. Ciśniemy, no. Słuchać po moim głosie, nie cieszę się, że gram w ten poziom. Naprawdę go nie lubię. Hej, Chaos, kurwa. Giń, dziękuję. Okej. Okay. Skupienie na maksa. Okej. Okay. Powy Tails. Okej. Okay. Nice. Dobra. Czy ja tam mam zlecieć? Tak. Okej, okay, nice. O. Nie! Dobra, kurde, gierarek. Nie mogę po prostu niego strzelić. O, 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 o. Dobrze. Gotta go fast. Gin! Serio? No, dobra. Dobra, muszę poczekać, bo... Okej. Okay. Teraz. O, cześć panowie. Dobra, musimy rozwalić te drzwi. Okej, okay, nice. Dobra, przechodzimy teraz do segmentu Eggmana. Dobra, Gerarchin. Wow. Co jest? Aha. Serio, że się nie zrespił? Kurwa, co jest? Co? Aha, to przeszło przez te drzwi. Tylko Sonic Adventure 2. Okej. Okay. Dobra, nice. O Jezus. To jest to, co po prostu kocham. Podróbki Chaosa Zero.
Okej, myślałem, że zjebałem już kompletnie, ale na szczęście nie. Ja chyba nie muszę wam nic mówić, że jak zginiecie, to zaczynacie od początku danego segmentu. Nie ma żadnych checkpointów tutaj, więc... Tym bardziej kocham ten poziom. Dziękuję, że zginąłeś. Dobra, źle zatrzymałem czas. No, skończ się już odliczać. Dobra. Easy enough. Gdzie ja muszę przejść dalej? To jest moje pytanie. Pójdę górą, super. Poszedłem górą. Super. Teraz cokolwiek może mnie zabić, ok? Dosłownie cokolwiek. Dobra. Dobra, ok. Checkpoint! O kurde, jest checkpoint. Dobra, teraz mogę zginąć właściwie. Obawiam się, że to się zaraz właśnie stanie. No. Jej, dobra, mieliśmy checkpoint na szczęście. Okej. Czy się nie da dolecieć? To jest moje pytanie. Nie wiem, nigdy tam nie doleciałem, więc chyba się nie da. Nie żeby to ode mnie zależało, nie? Że jak nie doleciałem, to na pewno się nie da, ale chyba się nie da. Dobra. Miejmy nadzieję, że to idzie do góry. Idzie do góry, na szczęście. Się bałem, że będę musiał powiedzieć nope. Dobra, gin. Okej, zatrzymałem w miarę w dobrym momencie. Oj, to chyba po drugiej stronie trzeba pójść? Nie wiem. A, bo to trzeba tak zrobić. Dam radę? Oczywiście, że nie dam rady. Ja pier... Już wiecie, dlaczego nie chciałem nagrywać tego odcinka tak bardzo? Ponieważ właśnie tak bardzo lubię ten poziom i tak bardzo umiem go przechodzić. O Jezus. Pytam, na górze będą mnie jeszcze czekać roboty i to jest moje pytanie, czy mi się uda ich pokonać, czy nie. Okej, dobra, chyba nic mnie to nie będzie czekać. Na to rozwalę i będę stał spokojnie. Okej, segment Eggmana przeszedłem. Dobra, teraz mamy róż. Dobra, nice. Omoczało gin. Dobra, tutaj musimy się wspinać. Niczym, kurde, Spiderman. Po tym. Więc... Okej, teraz tam. Ten segment póki co jest w miarę fajny, bo jeszcze pamiętam, co tutaj trzeba robić. Ponieważ potem się zaczyna jedna rzecz, w której nie wiem kompletnie już co trzeba robić, więc... Nie oglądałem żadnych filmów, nie przygotowywałem się na to. Przechodzę to kompletnie tak z tyłka i teraz moje pytanie. Gdzie ja mam zapierdalać stąd? Chyba tam. No. Na szczęście tak. Teraz tutaj. Trzeba w odpowiednim momencie... Wow. Przycisnę się? Tak! Przecisnąłem się! O ja pierdolę. Okej, dobra, udało się. Dobrze, rusz. Aha, dobra, teraz muszę się wrócić. Okej. No i źle zatrzymałem. Tutaj nie trzeba się zatrzymywać czasu, tutaj mogę przejść bez problemu. Okej. Tutaj tak, ale tutaj muszę zaczynać czas, żeby przestała płynąć woda, nie wiem, soda. Wygląda jak taka jakaś soda. Jest jakiś przycisk. O.
Super. Współpracuj ze mną tak dalej, gro. Dobra. I przycisk. Powiedziałem przycisk. I teraz lejemy tą całą sodę tutaj. Napełniamy to jak miska. Nie wiem czemu. Po coś to robimy? Po to, żeby się utopić. Okej. Teraz czas na naksika. Dobra, musimy otworzyć to. Najpierw musimy otworzyć to i za pomocą tego będziemy mogli otworzyć tamto. Okej. To jest ten moment, w którym nie wiem, co trzeba robić. Najprawdopodobniej trzeba przejść tędy. Aha, można od razu. I ten segment jest nie do wykonania prawie, że gdy nie mamy tego, za pomocą czego możemy oddychać pod wodą. Wiem, że jest też bug, który może to pominąć prawie całe, ale nie pamiętam, jak się go robiło. Poza tym nie chcę oszukiwać. Tak, nie chcę oszukiwać w najbardziej znienawidzonym przeze mnie poziomie w serii Sonica. I know. Serio, najbardziej chyba go nienawidzę. Okej. Nie mam pierścieni. To jest to. O, tam są pierścienie. Okej. Jest dla mnie za długi i tak dalej. To zatrzymuje czas, fajnie. A co poza tym? Co poza tym zatrzymaniem czasu? Po coś tu przyszedłem? Tak? Nie? Po nic tu przyszedłem? Chyba poszedłem w złą mańkę. Ja pierdzielę. Oh, kto tworzył tą grę? Nie powinien mieć w ogóle tej dostępu, skoro nie chodzi o to miejsce. Kompletnie nie powinien mieć tej dostępu. Czyli w ogóle nie miałem tutaj iść, tak? Super. Fajnie. Ojeju, to dokąd mam iść? Po coś to zatrzymanie czasu jest? Czy ja dobrze myślę, że to jest po to? Tak. Okej. Okej, dobra. Przez to, że nie lubię tego poziomu, zawsze zapominam, o co tu chodzi. I teraz te kraty zeszły. Dobra, okej. Wybaczcie, ludzie, za zamiotanie, ale zapewne wytnę ten moment, w którym kompletnie się miotałem. I teraz możemy iść tędy, ale nie wiem, dlaczego mamy dostęp do poprzedniego pokoju. Zły design po prostu poziomu, nie powinniśmy mieć tam dostępu kompletnie. Jest jeszcze gorzej niż 2006, bo w Sonic 2006 mamy milion wejść, do których nie mamy dostęp, ale nie mamy do nich dostępu. Więc wiemy, że tam nie możemy iść i nie musimy, no. A tutaj jest wejście, do którego mam dostęp i ja mam się domyśleć, czy mam tam iść, czy nie. I tutaj uwaga, tu jest kurde walka z czasem, to musi mi się udać idealnie. O kurwa, udało się. A, okej, fajnie. Tarcza. Szmato. Aha, teraz mam tędy przejść. Okej. Serio. Cofaj się, Nax. Zrobię to w taki sposób. Zrobię z tej kółka. Widzicie, tutaj macie nawet bąbelki, czyli... Gra zakłada, że mogliście nie zdobyć tam tego... upgrade'a. Ale to i tak jest według mnie niewykonalne. Próbowałem kiedyś bez tego, ponieważ nie wiedziałem, gdzie zdobyć ten upgrade. Próbowałem bez tego to robić, no i... nie. Po prostu nie i już. Dobra. Czyżby segment Naxa zakończony? Czyżby zakończony? No... Tak. Okej, okay, Sonic. Czas na Sonika. Dobra, czyli czas na najlepszy moment w poziomie, okej. Okay. Co? O Jezus. Gin, kurwa. Dobra, to nie jest fajny moment. To doskoczenie, ponieważ się zawsze boję, że mi się to nie uda.
Okej. Chciałem zniszczyć tego złotego, okej? To zrobiłem. Dobra, musimy pójść sobie tutaj, zatrzymać czas. I dopiero teraz ciśniemy. Okej. Gotta go fast. Teraz uwaga, tej moi drodzy, musicie iść tędy i tędy lecieć, ponieważ tam czeka was śmierć. Ui, każecie to skończyć, to jest Lost World w Sonic Adventure w tym poziomie. Nie Sonic Lost World, tylko poziom Lost World w Sonic Adventure. Ui. Jej. Okej, okay, nice. No. Na to najlepszy segment w tym poziomie, ponieważ Sonic i najkrótszy. Time bonus 0. Okej. Okay. Fuck you too, Sonic Adventure 2. O Jezus. 33 rej Sonica i najgorszy boss. Nienawidzę, ponieważ oszukuje jak jasna cholera ten boss. Biggie? I really gotta stop whining. Everyone's trying their best to help out, and so must I. Shadow, we need you. Please help us. It's all going according to plan. There's no reason for me to help them. Besides, there's no way to save anyone. There has to be. I know that people fight over the most trivial things. Some people may be selfish, like the professor said. But they're basically good if they try their best. They always have a reason to be happy. That's why you should help them out. Saving them is a good thing. Jaki wykład, kurde, na temat ludzkości. Flashbacki. Deja vu, I've just been in this place before, high on a pit. Czemu jak słyszę te słowa, mam ciarki? O, uroniona łezka, podoba mi się. Jazda. Podoba mi się właśnie Shadow w Sonic Adventure 2. On nie jest takim, kurde, edgy bucem jak w Shadow the Hedgehog, tylko tym jest zarąbisty. Nani? Jak to wygląda w ogóle? Ojejusiu. Nani? Dokładnie. They probably designed the core like the shrine to harness the power of the Chaos Emeralds. Run, bitch, run. All of you ungrateful humans who took everything away from me will feel my loss and despair. All of you, you grateful humans took everything away. Najgorsze echo, jakie słyszałem w życiu. O! No cześć, BioLizard. Czy tam Shadow, czy co? Czy co? Brat Shadowa, I guess? Shadow Brothers. To mi się podoba. Kiden. Ojeju, jeju, jeju. The BioLizard, the prototype of the ultimate life. Czyli tak, to jest, kurde, we własnej osobie prototyp ostatecznej formy życia. O Jezus, przeskakujcie przez tą wodę, ponieważ po drugiej stronie was wciąga i giniecie. Taki design, kurde, taki design, no. Nienawidzę. Okej, okay, dobra, to jest jeszcze easy. I... BUM SIAKALAKĘ!
Uwielbiam tego bossa w Sonic Generations na 3DS-ie, okej? Okay? A tutaj wkurza mnie to, że ten boss potrafi być strasznie, ale to strasznie, kurde, bucowaty, no. No naprawdę. Zaraz sami zobaczycie, o co mi chodzi. No sądzę, że niestety mnie to nie... Że niestety nie uda mi się tego uniknąć. Tej niesprawiedliwości. Dobra, okej, okay. Nie o to mi chodziło, bo tutaj to wiadomo, ale... Okej. Okay. I... Boom shakalaka! To jest fajne, to mi się podoba. Mówię, z jednej strony uwielbiam tego bossa, ponieważ podoba mi się jego styl, ale mówię, to jak on się zachowuje względem gracza niesprawiedliwie, jest... Po prostu nie, no. Nigdy nie pojawi się na liście moich ulubionych bossów. Chyba, że ten z 3DS, naprawdę. No tamta wersja bossa jest naprawdę strasznie uproszczona. Okej. Okay. Ach, Jezus. Shadow, nigdy nie potrafisz odskoczyć na czas. Dlaczego? Okej, okay, nice. Połowa HP-ków stracił. Ja się boję, że ja to nie przejdę za pierwszym razem. Mówię... Zwłaszcza dlatego nie chciałem nagrywać tego ostatniego odcinka. Jakkolwiek smutno to nie brzmi, ponieważ nie chciałem się z tym męczyć. Ale wiem, że chcecie oglądać to do końca. A ja chcę wam jak zawsze dać soczysty content, więc no ciśniemy, no. Nie zrezygnuję z let's playa tylko dlatego, że nie nagram ostatniego odcinka. XD. Okej. Okay. Zaczynają się schody, moi drodzy. Oh. Teraz ma takie kuleczki, są których musimy homing atakować. I widzicie, one nas atakują. I tutaj jest... Chodzi o to, że aktualnie trzeba mieć farta, żeby to nie trafiło. Nie lubię, jak bossowie są zrobieni tak, że dzieje się coś przez przypadek. Nienawidzę czegoś takiego. Lubię, jak jest wszystko napisane od początku do końca, tak jak powinno się odbywać, i tak dalej. Nienawidzę, mówię, jak się coś dzieje przez przypadek w bossach. A to jest niestety taki typ bossa, w którym dzieje się prawie że cały drugi segment tego bossa, wszystko przez przypadek się dzieje. O wow. Jak to nas trafi, no to oczywiście spadamy na dół, tracimy pierścienie i liczymy na cud, żeby nas coś nie zabiło. O, możemy też również nie trafić w kulę. Mamy zero pierścieni. Jej! Widzimy się, jak tam dojdę do tego momentu. Muszę przyznać, że chociaż muzyka jest dobra do tego bossa. Tym razem mam pierścienie w tym miejscu, gdzie ja sobie jestem. Teraz najgorszy cios jeszcze będzie. Ojeju, jeju, jeju. Dobra. O, man. Tutaj nie mogę zostać trafiony, kurwa, przez żadną z tych kul. O, super. Jest! 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 Moi drodzy, udało się! Giń, Bio Lizard, in your face! Dokładnie, Shadow! O, oh, jest! Okej, okay, ale... Smak zwycięstwa jest piękne. Okej. Okay. Okej, mamy regułkę Sonic Adventure DX, coś co mówi Atikal. A pokonywanie Bio Lizarda jest to, co się nie mylę, chyba 3 razy mi tylko zajęło. Jej, nowy rekord. Kurde, to gówno jeszcze istnieje. Bardzo poprawnie mówisz po angielsku, Shadow. Tak samo mówiłem w gimnazjum. Okej, okay, ten frajer... No właśnie, ta jaszczurka żyje jeszcze. Tak, zaraz będziemy walczyć z jaszczurą, która ma... w dupie...
właśnie Ark. Nie żartuję. Ten Markus, co się tu stało? Nani? Tak jest. God damn it. Oh yeah. Nie powiem, jak te ręce wyglądają, ale ten, no, jazda. Oh yeah, kurde, super formy, god damn it. Okej. Okay. Uuu, live and learn! The final hazard! Jak wiecie, ma Ark w dupie. To już nie moja wina. Okej, okay, musimy mu uderzać w to jądro. To jest coś, co właśnie lubi, uwielbia ta gra robić. Come on! Yeah! Feel time! O kurde, muza jest zarąbista. Yeah, by you can homeless warlord. Czemu to nie działa? Dziękuję. Hey, by you can coś tam. God damn it. Live and learn, hanging on the edge of tomorrow. Live and learn, there on coś tam. Nie będę śpiewał, bo kurde nie znam tych słówek, ale ach, ta muzyka jest zarąbista. Dobra, jazda Shadow. Z tego co odkryłem, to jądro trzeba uderzać z góry raczej, tak żeby się udawało, ale nie tak z góry. Ojeju, wracaj tam Shadow. Dobrze. No. Tutaj też mogę zginąć, ok? Ponieważ ten boss też nie zawsze się słucha. Właśnie pozbawiam tego Jondra. Tutaj się już zaczyna troszeczkę trudno. Ojeju, no właśnie. Nie dość, że to będzie nas szczyloć, te kuleczki. O, ten laser napierdziela do nas. Pojebany. Lasery. Dobrze. Jeszcze jeden cios. Dawaj, Shadow. Okej. Okay. Jezus, co? Jest! Moi drodzy, finalny boss w Sonic Adventure 2 został pokonany. Get wrecked, Final Hazard. Czy my właśnie przerwaliśmy mu jakiś stosunek z Ark? Może przestanę. Dobra, udało się. Jej, kurde. Hadouken! Przysięgam. Okej, okay, easy enough. O nie! Tak, moi drodzy, w tej grze Shadow umiera. Ponieważ to miała być jedyna gra, w której się on pojawi. Pierwsza i ostatnia. Ale tak ludziom się spodobał Shadow the Hedgehog, że powrócił. Ach, uwielbiam to zakończenie. Jest takie smutne. Jakkolwiek nienawidzę właśnie tego końcowego poziomu, Biolizarda, to uwielbiam kończyć tą grę, ponieważ nie czuję pustki. Właśnie czuję coś... Czuję się taki szczęśliwy po ukończeniu tej gry, naprawdę. I smutny zarazem, ponieważ Shadow, no i skończyła się gierka, no.
really think that the professor created him, Shadow, to carry out the revenge on all those who live here on Earth? He was what he was, a brave and heroic hedgehog who gave his life to save this planet. Shadow the Hedgehog. I guess you're right. As a child, I looked up to my grandfather because of all the great things he accomplished in his life. He was my hero, and I wanted to be a great scientist like him. But did he really mean to destroy us? I don't know, but what I do know is we all did it together! Wow, Tails, wiesz jak wszystko popsuć. Głupi Tails. So what's next for you, Rouge? Off again to find those jewels you love so much? Nah, I think I'm gonna give up this line of work. Too much work for too little pay. Anyway, I've got something better than jewels that I'm thinking about right now. It'll all work out, you'll see. If you say so. Created the ultimate life form. What's the matter, Sonic? Oh, it's nothing. Come on, let's go home. Dude, the planet is cool and blue as me. Oh yeah. I teraz, ludzie, ten tekst jest świetny. Sayonara, Shadow the Hedgehog. Kocham cię, Sonic Adventure 2. Wiem, powiedziałem w tym samym odcinku, żeby się fakał i że go kocham. Oj, moi drodzy, zakończyliśmy Sonic Adventure 2. Świetną grę, która według mnie nie jest lepsza niż Sonic Adventure DX, ale zdecydowanie ma lepsze zakończenie. Uwielbiam zakończenie Sonic Adventure 2. Naprawdę mógłbym je oglądać, kurde, może nie dzień w dzień, ale co tydzień, no, może tak. Dziękuję wam, moi drodzy, za, jak zawsze, za wsparcie, za oglądanie. Zaczyna się Live and Learn, więc, kurde, epicko. No więc tak, moi drodzy, jeszcze raz dziękuję wam za wszystko i widzimy się w następnych filmach i w nowym let's playu na 400 widzów Sonic Adventure DX. Dokładnie odnawiamy ten let's play na nowo, z nowym skillem, z nową grafiką Dreamcastową, więc będzie zarąbiście. Tak więc jeszcze raz dziękuję, trzeci raz dziękuję, goddammit. I na razie. See ya! Trzydziesty czwarty rysownika, hehe.